Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No teraz 14 września będzie wielka rewolucja w Ameryce, w stanie Kalifornia, która w zasadzie populacja, ludność Kalifornii to jest 1/8 Ameryki, no ale gdzie bezdomnych z całej Ameryki to jest właśnie połowa. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No jak tak się zastanawiać, jak to jest możliwe, żeby ludności na tym zachodnim wybrzeżu była 1/8, a bezdomnych była 1/2. No składa się na to dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest klimat. Klimat jest dosyć przyjemny, taki z Pacyfiku. Tam nie ma mrozu. No w niektórych rejonach są góry oczywiście, tam, ale to nie jest strefa klimatyczna, gdzie jest śnieg, lód i tak dalej. Jest w miarę umiarkowanie. San Francisco nie ma jakichś takich super gorących miejsc, jak powiedzmy Arizona, która tam jest w środku Stanów, gdzie ten cały ten kontynent i ta wysokość i tak dalej, i tak dalej. No San Francisco jest dosyć przyjemny, taki klimat umiarkowany, jest bardziej na południu, nie ma wilgoci, tak jak na Florydzie to jest nieustanna wilgoć, gdzie ludzie narzekają, no są różne miejsca, no ale jest przyjemnie, tam ludzie po prostu bezdomni nie umierają w zimie i to jest te rozwiązanie, dołożyć do tego jeszcze te krwawiące serca liberałów, krwawiące serca socjalistów, szczególnie tych, którzy są w budżetówce. Wszyscy liberałowie, wszyscy ci otwarci, nowocześni urzędnicy, politycy, zwolennicy sprawiedliwości społecznej, no to oni są na państwowych posadkach. To są z reguły profesorowie na państwowych uczelniach, to są z reguły politycy. To są ludzie, którzy żyją bardzo dobrze z podatków ludzi pracujących. Newsom, czyli cały ten Gavin Newsom, gubernator, no on mieszka w dworku, takie mansion za $5 milionów. No to żyje mu się nieźle, tak? $5 milionów. Tam wszystko jest drogie, no ale on żyje w, powiedzmy, 2, 3 czy 4 razy droższym domu niż średnia statystyczna w Kalifornii. Cały ten bezdomność, no jak się popatrzy na Ministerstwo Zamieszkania i Rozwoju Miejskiego, no to bezdomność wzrosła o 40% w ciągu ostatnich 5 lat. Także no są to makabryczne ilości. Jeżeli pamiętacie taką komedię, był Mel Brooks, no to po angielsku tytuł był Life Stinks, a po polsku to chyba przetłumaczyli go na Smród Życia. No i Mel Brooks, no w zasadzie no to on się zakłada, że będzie mieszkał wśród bezdomnych tam ileś czasu, później go tam współwłaściciele, partnerzy wykolegowują, on się tam zaprzyjaźnia i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest w tym dziadowskim Skid Row. No to już było, to był 91 rok, czyli to jest 30 lat temu, no i film był zrobiony, to jeżeli oglądaliście ten film i wydawało wam się, że to jest makabra, no to teraz trzeba pomnożyć razy 3 albo razy 33, no i właśnie na dzień dzisiejszy tak jest. W San Francisco, w Los Angeles wszyscy ci lewaccy urzędnicy, politycy po prostu pompują tą forsę, no i jest ta bezdomność. Pieniądze, które oni wydają, no to jest nieprawdopodobna. Skąd biorą te pieniądze? No w San Francisco to w 2017 roku, no to powiedzieli, że wszystko, cała sprzedaż od czegokolwiek, no to 0,25% idzie właśnie na zwalczanie z bezdomnymi, czyli budżet jest ogromny. W San Francisco zrobili 0,5% od sprzedaży, także też jest budżet ogromny, także jak jest forsa, to są urzędnicy. Jak są urzędnicy, to trzeba rozdać. No jak trzeba rozdać, no to jest magnes, tak, do Ameryki.
Ameryki, do Ameryki, z Ameryki, z najróżniejszych rejonów, tam gdzie państwo nie pomaga, to sobie ludzie myślą, że pojadą do Kalifornii, no i bez pracy będą jakoś tam żyć. No żyją jak dzicz, no bo żyją w namiotach, no ale tam najróżniejsze organizacje przynoszą im to zupy, to kiełbasy, to ubrania, to im szawery przynoszą, pieniądze, gotówkę dają, no oczywiście nikt nie może w Ameryce żyć bez telefonu, no to dają im telefon. No i teraz w zasadzie Kalifornia się budzi. Kalifornia mówi, że po prostu te lewackie, liberalna polityka, no to zniszczyła Kalifornię. Dla większości wyborców w Kalifornii słowo bezdomny to nie znaczy człowiek, który nie ma domu. To znaczy po prostu, że stan, że urzędnicy, że polityka, że biurokracja po prostu wskoczyła w jakąś spiralę bez kontroli. Bezdomność, no to dla większości Kalifornijczyków to znaczy, że to są strzykawki na chodniku, to są obsrane chodniki, obsrane wejścia do sklepów, namioty w parkach publicznych, bezdomni leżący na ławkach, tam gdzie dzieci powinny się bawić. I to jest jeden wielki syf kiełba i mogiła. Domy kempingowe stoją na wszystkich ulicach. No i jakie jest rozwiązanie demokratów? Forsa. Także Newsom teraz najnowszy budżet, no to miał $12 miliardów po amerykańsku, no to jest bilion, czyli 12 z 9 zerami, tak? To są spore pieniądze. Ćwierć procenta i 0,5% w Los Angeles i San Francisco to są dodatkowe pieniądze dla miast, poprzez miasta. Całe te wagony, te wiadra, te beczki, tej forsy, która jest rzucana na tych bezdomnych, no to nic nie pomaga. W Los Angeles $1 miliard wydadzą w następnym roku. W San Francisco wydadzą ten $1 miliard przez następne 2 lata. Ale czy oni cokolwiek uzyskują z tych pieniędzy? No w zasadzie to nic nie uzyskują. No dostają najróżniejsze plany strategiczne, takie szerokie plany strategiczne. Eksperci przychodzą, no i mówią, jak to eksperci mówią, lepiej być bogatym, pięknym i zdrowym niż biednym, chorym brzydkim, tak? Tego rodzaju debilowate raporty za dziesiątki, setki tysięcy dolarów. No ale to jest ta budżetówka. To są ci urzędnicy, którzy w zasadzie wydają pieniądze. Od 1980 lat postępowi, no to tłumaczyli, że jest tylko budować i wszystkie te plany to są takie, że budują dla bezdomnych. No jeżeli ktoś gdzieś komuś buduje za darmo, no to tych ludzi zaczyna przybywać. Tych ludzi zaczyna przybywać. Tam 60% tych domów powstało. Teraz ostatnio koszt w Los Angeles, koszt jednego domu osiągnął cenę $750 tysięcy dla bezdomnych, płaconych z podatków. Także, że mieli zbudować 10 tysięcy tych domów dla bezdomnych, no zajęło to 3 lata, zanim kto pierwszy bezdomny tam się wprowadził. No i wiadomo, że oni doprowadzą do makabry w tych miejscach. Te subsydiowanie, te dokładanie tych domów, no to zmniejsza czy obniża tą bezdomność aktualną, no tyle tylko, że to jest studnia bez dna. Ilekolwiek oni tam nie wyczerpią tej wody, no to ta woda tam napływa od nowa i zredukowanie tej bezdomności nie ma, no bo całe te rozdawnictwo, no to powoduje to, że jest ich coraz więcej. Jeżeli drugim rozwiązaniem, gdzie każdy normalny
podchodzi do tego, no to, to trzeba by było troszeczkę inaczej rozłożyć zagadnienie bezdomności, położyć, rozłożyć ją na parę części, no i przede wszystkim to wziąć, wypierniczyć wszystkich, wszystkie te namioty z parków, z ulic, z pewnych miejsc, no do tego z plaży, bo plaży, plaża Wenecja, no to jest opanowana przez kompletnie przez tych bezdomnych, którzy na widoku trzaskają narkotyki. W Ameryce ACLU, czyli American Civil Liberty Union, to, no to taka organizacja żydowska, która walczyła tam z niesprawiedliwościami społecznymi tam 80 lat temu. No, a teraz no to już walczy, to już popiera wszystkie te komunistyczne idiotyzmy, no ale oni wypuścili wariatów z domu wariatów w Ameryce. W Ameryce nie ma szpitali dla psychicznie chorych. No są te szpitale, ale nikogo nie można trzymać siłą. Tak, także w latach tam 70-tych, 80-tych ACLU doprowadziło do tego, że psychicznie chorzy nie są w szpitalu. Jak oglądaliście taki film Lot nad kukułczym gniazdem, no to właśnie to były te rejony, te czasy, kiedy to się wszystko zmieniało, no i kongres, prawo zostało tak zrobione, że nie ma tego przymusowego trzymania psychicznie chorych. No i duża ilość tych psychicznie chorych, no to właśnie tam jest i nie ma co z nimi zrobić. Oni kosztują dziesiątki tysięcy dolarów, no bo idą na pogotowie. Także, że podstawową sprawą, która Kalifornia musi zrobić, no to zrobić coś, żeby ci psychicznie chorzy nie byli na ulicach. Ci psychicznie chorzy na ulicach, no bo oni bardzo często, no to podpalają te namioty, mordują się tam nawzajem, zabijają i tak dalej, i tak dalej. No i powinni dostać jakieś leczenie. No mówią, że tylko takie dochodzące. Duża sprawa to też była, kiedyś było coś takiego, że były domy w latach tam 60-tych, 70-tych, no to było dużo dzielnic, domów takich jednopokojowych. Także te jednopokojowe, ludzie, którzy nie mieli pieniędzy, po prostu mieli wspólne łazienki, mieli wspólną kuchnię, no i wynajmowali sobie za jakieś tanie pieniądze jeden pokój. No to zawsze była tam taka bida z nędzą, to prawie były slumsy, no ale to wszystko było bardzo tanio, no i ludzie mieli co najmniej dach nad głową, mogli gdzieś się przespać i dlatego nie było tych bezdomnych, no bo pracując gdziekolwiek, zarabiając cokolwiek, czy nawet żebrząc gdziekolwiek, oni byli w sobie takim jednopokojowym, podłym budynku mieszkać. No to zlikwidowali. Wszyscy ci postępowi powiedzieli, że to jest poniżej godności człowieka. No i zabronili budowania takich prywatnych biznesów, pokoi jednoosobowych. No i to się wzięło, przerodziło w to, co mamy. Te podejście do tych bezdomnych, no to jest takie same podejście jak do nielegalnej emigracji. Jeżeli jest emigracja, no bo za każdym razem było już parę amnestii, ale parę amnestii, no to była taka, że po amnestii nadchodziło jakaś kontrola, jakieś wyegzekwowanie prawa. Zawsze były amnestie, no ale nigdy nie było pilnowania granicy, nie było prześwietlania emigrantów, nie było patrzenia na to, czy taki emigrant da coś Ameryce. Do lat powiedzmy 2005-2010, no to było tak, że ludzie musieli podpisywać jakieś zobowiązania, że nie pójdą na garnuszek państwa. Teraz Afgańczycy, co przyjeżdżają, to pierwsze, co robią, no to oni będą żyli na garnuszku państwa przez długie lata. Somalijczycy, większość Somalijczyków nie pracuje w niektórych stanach, szczególnie tych północnych, tam gdzie jest zimno, to 80% Somalijczyków,
10-15 lat jest na nieustannej pomocy. Dużo, dużo Żydów rosyjskich też, co przyjechało, oni też znali system. 60% z nich też nie pracowała. Chodzili do szkoły, mieszkali w domach tych miejskich. Sarnajew, ten taki chłopaczek z kręconymi włosami w maraton, ten co podrzucił bombę w czasie maratonu, jego brat został zabity, teraz Sarnajewa właśnie mieli jakiś znowu sprawę zmienić, że karę śmierci miał dostać, no ale to on właśnie Czeczen z Rosji, cała rodzina żyła na garnuszku. No i większość tych ludzi też mieszka na garnuszku. No ale wracając do tych jednoosobowych pokoi do wynajęcia, no lewacy zlikwidowali to. Jak to zlikwidowali, to po prostu wszystko się pogorszyło. Także te dobre serca lewaków niszczą, zmieniają. W Kalifornii podatek na miliarderów, na milionerów można powiedzieć, no to generuje 2 miliardy dolarów rocznie. No i to jest wszystko przeznaczone na pomoc psychiatryczną i psychologiczną dla tych bezdomnych. To są ciężkie sumy i gdzie te pieniądze idą, to nie zapobiegło ani w Los Angeles, ani w San Francisco poprawić czegokolwiek. Jak tam się pojedzie, no to jest taki przykład książkowy spierniczenia przez komunistów wszystkiego. Tak jak w Polsce się śmieli, że wpuścić komunistów na Saharę, to piasku zabraknie, no to tak mniej więcej jest, tak mniej więcej jest w tej Kalifornii. Oczywiście Newsom jako demokrata mieszkający w willi, no nie w willi, w dworku za 5 milionów dolarów, no to mówi, że to jest cała szajka Trumpa, że to są zwolennicy Trumpa, że chcą siłowo przejąć jego władzę, no i republikanie, że to oni są najgorsi. No i porównuje Łachudra do 6 stycznia, że to jest zamach stanu w Kalifornii. No, kompletna bezczelność. Do tego jeszcze porównuje, że to jest zamach przeciwko demokracji, tak jak w Georgii, głosowanie i tak dalej. No te barany po prostu wychodzą i gadają głupoty. Przeciwnicy Newsoma, Gavina Newsoma, no to obiecują, że zlikwidują bezdomność no w jakiś taki konkretny sposób. Po prostu zaczną leczyć tych chorych, zaczną im znajdywać jakąś tam pracę, zaczną ich przesuwać w jakieś inne miejsca, gdzie byliby produktywni, zaczną im robić jakieś chyba państwowe gospodarstwa rolne, gdzie będą mogli pracować na roli, a nie tylko siedzieć i brać kasę. Jeden z tych polityków, który jest przeciwko, no i ma swoją kandydaturę, no to stał przy takim 3-metrowej kupie śmieci i powiedział, że to jest właśnie to, co Newsom. No, tam też startuje na gubernatora jedna z kobiet, która była mężczyzną. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale to jest znana postać. Także to jest Kalifornia. No i całe te odwołania tego komunisty nie ma nic wspólnego z 6 stycznia. Wszystko ma wspólnego że robota oszukańca, komunisty, milionera dochodzi końca. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami monetyzowanego filmiku. Chcę powiedzieć, że 2-3 tygodnie temu miałem film o milionie obejrzeń i 5300 subskrybentów. No, na dzień dzisiejszy to jest 5270 subskrybentów. YouTube obcina
tak dzień, tygodniowo po 5-6 subskrypcji. Nie wiem, dlaczego ich obcina, ale obcina. Jest coś strasznego, to co oni robią. Zdrowia dla normalnych.